Cześć, tutaj Tomek Delimat, witam na kanale 13 Runda. Rozpoczyna się kolejny miesiąc, a wraz z nim kolejne bokserskie emocje. W listopadzie szczególna uwaga kibiców będzie zwrócona na Las Vegas, gdzie na początku i na końcu miesiąca odbędą się dwie elektryzujące walki: Saula Canelo Alvarez'a z Siergiejem Kowaliowym oraz Diontea Wildera z Luisem Ortizem. To dwa główne wydarzenia listopada, ale sporo emocji powinniśmy mieć też gdzie indziej, choćby w Tokio czy Monte Carlo. Polski akcent stanowić będzie natomiast gala w Dąbrowie Górniczej. Zaczniemy od bardzo mocnego uderzenia. Do wspomnianej walki Canelo z Kowaliowem dojdzie już w najbliższą sobotę, 2 listopada. W stawce znajdzie się będący obecnie w posiadaniu Rosjanina pas mistrza świata federacji WBO w kategorii półciężkiej. Kowaliow w tej wadze rywalizuje od początku kariery, natomiast dla Alvareza to kolejny skok w górę. Czy Meksykanin będzie w stanie wywalczyć pas w jeszcze jednej kategorii wagowej? O bardziej szczegółową analizę tego pojedynku pokuszę się w osobnym filmie, teraz natomiast powiem tylko, że dla mnie faworytem jest Canelo, ale może być to dla niego bardzo trudna walka. Meksykanin ostatnio zdominował kategorię średnią, nawet wyskok do wagi super średniej był jednorazowy, a teraz trzeba będzie się sprawdzić z rywalem znacznie wyższym i dysponującym potężnym ciosem. Mimo to myślę, że Kowaliów najlepsze lata ma już za sobą, a tym samym momentami brakuje mu kondycji i odporności. Ciosy na korpus Canelo mogą okazać się w tym wypadku kluczowe, ale tak jak mówię, szersza zapowiedź w kolejnym materiale. 2 listopada to właśnie Las Vegas będzie stanowić centrum bokserskiego świata, ale warto będzie też zerkać na wydarzenia w Manchesterze i Carson. W Wielkiej Brytanii zobaczymy w akcji świetną Katie Taylor, dotychczasowa wielka mistrzyni kategorii lekkiej ruszy na podbój wagi superlekkiej. Jej rywalką będzie czempionka federacji WBO w tej dywizji, greczynka Christina Linarda Tu. Na tej gali zobaczymy też m.in. pożegnalną walkę Antonego Krolli. Z kolei w Carson dwa pojedynki mistrzowskie w niższych kategoriach, Miguel Berscheld kontra Jason Sosa i Jerwin Ancajas kontra Jonathan Javier Rodriguez. W dość nietypowy dla fanów boksu dzień, bo w czwartek 7 listopada zobaczymy fascynująco zapowiadający się finał turnieju WBSS w kategorii koguciej. Naoja Inoue zmierzy się w nim z Nonito Donerem. Król nokautu Inoue nie bez powodu nosi pseudonim Potwór Japończyk już teraz jest zaliczany przez wielu do ścisłej światowej czołówki bez podziału na kategorie wagowe. Naprzeciwko niego stanie bardzo doświadczony wielki mistrz Doner, którego też świetnie się ogląda. Inuę czeka najpoważniejszy sprawdzian w dotychczasowej karierze, ale myślę, że to właśnie on wygra turniej i dwa pasy mistrzowskie. Wszystko odbędzie się na Gali w Tokio, a zatem dla nas Polaków również godzina rozpoczęcia pojedynku będzie zapewne nietypowa. 9 listopada warto będzie zwrócić uwagę na pojedynek Jamela Heringa z Lamontem Rouchem o pas mistrza świata WB o wadze superpiórkowej. Tego dnia do ringu wyjdzie też niepokonany Billy Joe Saunders, pogromca m.in. Kisa Jubanka Juniora czy Davida Lemie. Jego rywalem w obronie pasa WBO w kategorii super średniej będzie Marcelo Esteban Coseres. 15 listopada w Paryżu Arsen Gulamirian stoczy natomiast pierwszą walkę jako pełnoprawny mistrz świata WBA w wadze junior ciężkiej. Po przejściu Aleksandra Usyka do kategorii ciężkiej federacja przyznała mu taki właśnie tytuł, a teraz rywalem urodzonego w Armenii Francuza będzie Kane Watts. Przepełniona bokserskimi emocjami będzie sobota 23 listopada. Zaczniemy od gali w Dąbrowie Górniczej, gdzie kolejny występ zaliczy idący jak burza Robert Parzęczewski. Jego rywalem będzie tym razem wymagający Ryan Ford. Znów pokaże się chcący dać swojej karierze nowe życie Kamil Łaszczyk, który zmierzy się z Aleksandrem Jegorowem. Ponownie wystąpi Patryk Szymański, w wadze ciężkiej dojdzie do starcia Sergeja Werwejki z Szondelem Terelem Wintersem, a zyskujący ostatnio coraz większą popularność Sebastian Ślusarczyk podejmie Dariusza Senka. Ogólnie na karcie Gali w Dąbrowie Górniczej brakuje może wielkiego hitu, ale cały zestaw walki jest ciekawie skonstruowany. Tego samego wieczoru w Liverpoolu wystąpi znakomity Callum Smith, który w obronie tytułu Mistrza Świata WBA w wadze super średniej zmierzy się z Johnem Ryderem. W nocy natomiast to, na co czekamy, rewanż Diontea Wildera z Luisem Ortizem. W stawce znajdzie się oczywiście pas federacji WBC w kategorii ciężkiej. Pierwszy pojedynek przyniósł mnóstwo emocji i choć Wilder wygrał go przed czasem, to w siódmej rundzie był na skraju porażki. Myślę, że tym razem Bronze Bomber wygra bardziej zdecydowanie. Ortiz wygląda ostatnio coraz gorzej. Ale szczegółowej analizy z mojej strony spodziewajcie się już przed samą walką. Na tej samej gali też świetnie zapowiadające się pojedynki Leo Santa Cruz kontra Miguel Flores i Luis Nery kontra Emmanuel Rodriguez. Ciekawa gala szykuje się 30 listopada w Monte Carlo. Tam głównym wydarzeniem będzie starcie dwóch Rosjan, Aleksandra Biesputina i Radzawa Butajewa o tak zwany zwykły pas mistrzowski WBA w wadze półśredniej. Wcześniej zobaczymy w akcji Cecilie Brechus, która będzie bronić wszystkich czterech tytułów w kategorii półśredniej w starciu z Wiktorią Noelią Bustos. Na karcie też ciekawa walka w wadze ciężkiej. Siergiej Kuźmin kontra niepokonany Chińczyk Zhang Zhilei. Wystąpi także Hughie Fury, ale na razie nie znamy jeszcze jego rywala. Na gali w Birmingham zobaczymy natomiast walkę o pas Mistrza Świata WBO w wadze koguciej pomiędzy Johnem Rielem Casimero a Zolanim Tete. Ten drugi był bohaterem mojego filmu pod tytułem Najkrótsza walka o Mistrzostwo Świata. Tak jak w przypadku rozpiski na październik, również i teraz warto zastrzec, że jakaś ważna walka może oczywiście z rozkładu wypaść lub coś może się na nim pojawić. O ważniejszych zmianach będę informował w komentarzach pod tym filmem. Rozpiska w formie pisanej będzie natomiast dostępna na stronie 13 runda na Facebooku. Tam będę na bieżąco dodawał informacje na temat transmisji poszczególnych gal w polskiej telewizji. Na dziś dziękuję Wam już za uwagę i życzę zarówno sobie, jak i Wam wielkich bokserskich emocji w listopadzie.